Πράσιμο από τη σελίδα 1033 από την επιστολή του Αποστόλου Λύση Παύλου Λύση Παύλα του Εφέζιαν, πιέρυσι ρόζιαο, 15 verset. Tłumaczenie na żywo, niedzielne spotkanie, czytanie z Nowego Testamentu z Kościoła w Atenach na Kifisji. List świętego Pawła do Efezjan, 1 rozdział, 15 werset. Przeto ja, odkąd usłyszałem o wierze waszej w Pana Jezusa i o miłości do wszystkich świętych, nie przestaję dziękować za was i wspominać was w modlitwach moich, aby Bóg, Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam ducha mądrości i objawienia ku poznaniu Jego i oświecił oczy serca waszego, abyście wiedzieli, jaka jest nadzieja, do której was powołał, jakie bogactwo chwały jest udziałem świętych w dziedzictwie Jego i jak nadzwyczajna jest wielkość mocy Jego wobec nas, którzy wierzymy dzięki działaniu pomnożnej siły Jego, jaką okazał w Chrystusie, gdy wzbudził Go z martwych i posadził po prawicy swojej w niebie, ponad wszelką nadziemską władzę i zwierzchnością i mocą i panowaniem i wszelkim imieniem, jakie może być wymienione nie tylko w tym wieku, ale i w przyszłym. I wszystko poddał pod Jego nogi, w Jego samego ustanowił ponad wszystkim głową Kościoła, który jest ciałem Jego, pełnią tego, który sam wszystko we wszystkim wypełnia. I przeczytamy też trzeci rozdział, 14 werset. Dlatego zginam kolana moje przed Ojcem, od którego wszelkie ojcostwo na niebie i na ziemi bierze swoje imię, by sprawił według bogactwa chwały swojej, żebyście byli przez ducha Jego mocą utwierdzeni wewnętrznym człowieku, żeby Chrystus przez wiarę zamieszkał w sercach waszych, a wy wkorzenieni i ugruntowani w miłości. Zdołali pojąć ze wszystkimi świętymi, jaka jest szerokość i długość i wysokość i głębokość, i mogli poznać miłość Chrystusową, która przewyższa wszelkie poznanie, abyście zostali wypełnieni całkowicie pełnią Bożą. Temu zaś, który według mocy działającej w nas potrafi daleko więcej uczynić ponad to wszystko, o co prosimy, albo w czym, o czym myślimy. Temu niech będzie chwała w Kościele i w Chrystusie Jezusie po wszystkie pokolenia na wieki wieków. Amen. Jabez w swoim bólu i smutku pomodlił się i Bóg go ustanowił znakomitszym i chwalebniejszym niż wszyscy jego bracia. W Kościele Chrystusowym jednak dzieje się coś szczególnego. Oczywiście Bóg dał nam możliwość. Proście i będzie wam dane, aby radość wasza była zupełna. Szukajcie i znajdziecie. Pukajcie i zostanie wam otworzone, bo tylko ten, który prosi, otrzyma. I ten, który szuka, znajdzie. I ten, który puka, zostanie mu otworzone. Ale jednak jest coś jeszcze większego. W Kościele Bożym, który jest domem Boga żywego, jak głową Kościoła jest Chrystus i mocą Kościoła jest Duch Święty. I to, co istnieje, jest podwójne. Jest jeden pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Jezus Chrystus, który nie przestaje modlić się za ciebie, jak widzi cię na kolanach, i jest też jeszcze jeden pocieszyciel, pośrednik tylko za świętych, za świętymi, pocieszyciel Duch Prawdy, który pośredniczy nade wszystko, tylko za świętych, jak znajdują się i wyznają, że znajdują się w słabości. I Bóg, który zna
zamysł Ducha Świętego, który pośredniczy ponad wszystko za Ciebie w Twojej modlitwie, poprzez Twoje usta. Powtarzam to jeszcze raz. Pocieszyciel pośredniczy za Ciebie Twoimi ustami. I Bóg, który zna, że Ty modlisz się w myślach, ale i w Duchu Świętym, pocieszyciel modli się za Ciebie, czyni ponad jeszcze większe rzeczy, o co Ty prosisz, wyobrażasz sobie, wierzysz, ale nie wiesz, jak i o co masz się pomodlić za samego siebie i nie tylko. I w taki sposób umiłowani w Panu, dziękujemy Bogu za naukę o Jabesa i wychwalamy Boga za jedynego pośrednika, Jezusa Chrystusa, który poprzez apostoła Pawła, bo usłyszał o wierze naszej w Pana Jezusa Chrystusa. Dzisiaj wyznajemy, że wierzymy, że Jezus Chrystus jest Synem Boga Żywego, mój Zbawiciel i mój Ratownik, mój Pan i mój Bóg, mój Nauczyciel i mój Lider i Przewodnik. Wierzę w to, ale nie starczy tylko to. I o miłości Waszej do wszystkich świętych. Do wszystkich, szczególnie do tych, którzy Cię zasmucili i którzy Cię zasmucają. I kimkolwiek on jest, on, taki on jest, który wywołuje na Tobie niepokój, złość. Zważaj, aby to się nie przemieniło w gorzkość, bo wtedy wszystko się zepsuje. I w taki sposób, jak dzisiaj Chrystus widzi w Tobie wiarę w imię Jezusa Chrystusa i miłość do wszystkich braci Twoich i nawet tych najgorszych, przebaczcie, że tak mówię, wtedy modli się, aby dał Ci Bóg oświecenie, aby Cię oświecił, aby dał Ci ducha mądrości i objawienia dla poznania, dla Jego poznania. Aby oświeciły się oczy serca, jest napisane w starogreckim, aby były oświecone oczy serca, bo poprzez serce miłujemy, poprzez serce nie interesujemy się, poprzez serce nienawidzimy i dlatego ponad wszystko pilnuj swojego serca, synu mój, bo poprzez Twoje serce wychodzą wszystkie wyniki Twojego życia. Czyli więc dziękujemy Bogu, bo dzisiaj Jezus Chrystus modli się za Ciebie i za mnie. Dla oświecenia naszego, aby były oświecone oczy naszego serca, abyśmy poznali, jaka jest nadzieja naszego powołania. Umiłowałem Cię miłością wieczną. Powołałem Cię poprzez miłosierdzie. I Twoja nadzieja jest pewna i bezpieczna i dociera, tak jak kotwica Twojej duszy, od Twojego serca aż do najświętszego miejsca Bożego, do tronu łaski Boga i łączy modlitwa Chrystusowa, Ciebie, to, co jest na ziemi, z tymi, co jest w niebie. Czyni Cię jednością. Jesteś obywatelem niebios. Twoje imię jest zapisane w Księdze Żywota. Tutaj jest Twoje ciało, ale tam w górze jest Twój wewnętrzny człowiek, Twoja dusza i Twój duch. I z tym współpracuje Bóg. I tam, w górze, będzie Ci objawione, tutaj nie może, będzie Ci objawione bogactwo chwały
dziedzictwa świętych. Zrozumiałeś, jakie jest Twoje dziedzictwo? Syn Boga, dziedzic Boży, współdziedzic Jezusa Chrystusa. Będziesz współkrólował z Jezusem Chrystusem ze wszelkimi mocami. Będziesz aniołów sądził. Wszelkie duchowne moce będą pod oblubienicą i oblubieńcem. I tam w oblubienicy będziesz tak samo Ty. I będziesz współkrólował. Ale odważę się i powiem, według mojego uniżonego, marnego poznania, że najważniejsze jest, jak działa Chrystus w Twoim życiu. Z jaką mocą? Jak? Według nadzwyczajnej wielkości mocy Jego wobec nas, czyli działa w Twoim życiu nadzwyczajnej wielkości mocy Jego w Tobie. We wszelkiej mocy Jego wielkości. Działa Bóg w Twoim życiu. Czyli z tą mocą, którą zmartwychwstał Jezusa Chrystusa, wzbudził Go z martwych Jezusa Chrystusa, działa w Twoim życiu i poprzez Ducha Świętego posadził Jezusa Chrystusa po prawicy swojej w niebie. W taki dokładny sposób działa w Twoim życiu. Ponad wszelką nadziemską władzą, zwierzchnością, mocą i panowaniem i z tą samą mocą, z którą ustanowił Jezusa Chrystusa głową w Kościele. Czyli najznakomitszy, najchwalebniejszy w Kościele Jezusowym nazywa się Jezus Chrystus, Syn Boga Żywego. I zważajcie, najznakomitszy między swoimi braćmi. Najchwalebniejszy między swoimi braćmi. Dlaczego? Bo pomimo, że w postaci Boga był, nie uważał zachłannie, że jest Bogiem. Chociaż był w postaci Bożej, nie upierał się zachłannie przy tym, by być równym Bogu. Ale w posłannictwie uniżenia zdecydował, aby stał się bo opróżnił samego siebie od wszelkiej chwały, jak przyjmując postać sługi i jak stał się podobny ludziom i jak okazawszy się z postawy człowiekiem, wtedy w zupełnej słabości swojej, według postaci jako człowiek, wtedy uniżył samego siebie w jedyny sposób, będąc posłuszny aż do śmierci i do śmierci krzyżowej Bogu Ojcu. I to jest prawdziwe uniżenie, posłuszeństwo Bogu Ojcu. I wtedy, i dla tej przyczyny, Bóg Ojciec wielce Go wywyższył i obdarzył Go imieniem, które jest ponad wszelkie imię. I przed te imię będzie zginał się wszelkie kolano na niebie i na ziemi i pod ziemią. I wszelki język będzie wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem. Ku chwale Boga Ojca i z łaski Jezusa Chrystusa. Jak wszystko stanie się nowym. Kościół i oblubienica będzie jednością z Chrystusem i uczyni go, dając wszystkim nam największe imię, imię oblubienicy, imię Chrystusowe, bo oblubienica jest chwałą Chrystusową. Wywyższy nas i uczyni nas królami królów i rządzącymi nad wszystkim.
Wyobrażasz sobie to, bracie i siostro? Warte to jest, abyś uniżył samego siebie. Warte jest, będąc posłuszny w Słowie Bożym, uczyni cię podobnym, tym samym, do Jezusa Chrystusa, abyś królował i abyś rządził wiecznie nad wszelkimi mocami niebieskimi, ziemskimi i podziemskimi. Chwała Bogu. Warte jest, bracie i siostro, warte jest. Pytam się. Warte jest, abyś wchodził do swojego pokoju modlitewnego i abyś się modlił, aby cię oświecał Bóg, aby dał ci ducha mądrości i objawienia w poznanie tego Boga. Jak to przyjmujesz, wtedy apostoł Paweł daje jeszcze większą, pokazuje jeszcze większą modlitwę w imieniu Jezusa Chrystusa. Dlatego zginam kolana moje przed Ojcem w zupełnej mojej słabości i uniżeniu, w zupełnym uniżeniu. Zginam moje kolana przed moim Ojcem, od którego wszelkie ojcostwo na niebie i na ziemi bierze swoje imię. Nie aby was oświecił, ale aby dał wam moc. Są dwie pośrednicze modlitwy. Jedna jest dla oświecenia oczu w serca i druga pośrednicza modlitwa dla mocy Ducha Świętego. Modli się Chrystus, aby cię oświecał Bóg. I modli się Chrystus, aby ci dawał moc Bóg. I czytam to w środka. Aby dał wam według bogactwa chwały swojej, żebyście byli przez Ducha Jego mocą utwierdzeni wewnętrznym człowieku. To jest coś pięknego, bracia i siostry. Tak jakbym teraz czytał to pierwszy raz, mi się wydaje. Modli się Chrystus, aby dał ci Bóg oświecenie, aby zrozumiało twoje serce tajemnice Królestwa Niebios. I modli się Chrystus, aby dał ci Wszechmogący Bóg, abyś był utwierdzony we wszelkiej mocy Ducha Świętego wewnętrznym twoim człowieku. Panie Boże, mnie. Tak, tobie, bracie i siostro. Aby zamieszkał Chrystus przez wiarę w sercach naszych. Aby twoje serce stało się zamieszkaniem Jezusa Chrystusa przez wiarę twoją i poprzez miłość twoją do braci i sióstr, abyś mógł. I to jest moc wewnętrznego człowieka, abyś mógł zdołać wkorzeniony i ugruntowany w miłości do wszystkich, abyś mógł pojąć, abyś mógł zrozumieć ze wszystkimi świętymi pierwszego apostolskiego kościoła, świętymi Starego Testamentu, ze wszystkimi świętymi. Daję ci taką moc i zrozumienie, abyś mógł zrozumieć ze wszystkimi świętymi, jaka jest szerokość, jaka jest długość, jaka jest wysokość, jaka jest głębokość obecności Boga. Człowiek zna trzy rozmiary. Bóg objawia nam cztery rozmiary. To jest Bóg. Szerokość, długość, wysokość i głębokość Ducha Świętego. I głębokość Ducha przez Ducha Świętego. Głębokości Boże.
objawia Ci. To jest napisane w liście do Koryntian. I mówi Słowo Boże, aby wam objawił Bóg przez Ducha Świętego głębokości Boże, czyli to, co oko nie widziało, ucho nie usłyszało, do myśli człowieka nie wstąpiło, ale Bóg objawił nam to, powtarzam, to, co ucho nie usłyszało, oko nie widziało, do serca nie wzeszło, objawia nam to Bóg, nam, tym, którzy Go miłują. I kto jest ten, który Go miłuje? Ten, który zna Słowo Boże i podporządkuje się Słowu Bożemu. Słowo Boże wiele razy jest ponad wszelką możliwość ludzkiej wiary. Ponad moją ludzką wiarą. Co mam powiedzieć? Kłamstwo? I wtedy, i tylko wtedy, jak będziesz mógł przez Jezusa Chrystusa poznać szerokość, długość i wysokość i głębokość Bożą, i tylko wtedy będziesz miał możliwość poznać miłość Chrystusową, która przewyższa wszelkie poznanie. Miłość Bożą. Wiem, że mnie kocha Chrystus, ale miłość Chrystusowa, która przewyższa wszelkie poznanie, nie znam. Nie mogę jej poznać. Nie mogę jej znać. Tylko poprzez moc Ducha Świętego mogę ją poznać. Poprzez objawienie. Miłość Chrystusową, która przewyższa wszelkie poznanie. I tutaj wam powiem to, co usłyszeliście wiele razy, ale nie mogę tego nie powiedzieć. Nie mogę zrozumieć ten werset. Wiem, że mnie kochasz, Chrystusie. Co znaczy, że mi objawi Duch Święty miłość Chrystusową, która przewyższa wszelkie poznanie? I jak myślałem nad tym, w nocy w mojej pokoju modlitewnym znienacka znalazłem się w jednej skorupie. Tak jak jeden ptaszek w jajku. I byłem taki szczęśliwy, taki radosny, taki pokój miałem w sercu. Jaki to był pokój, że byłem taki szczęśliwy, taki pokojowy, i znienacka zaczyna pękać ta skorupa z jajka. I otworzyło, i została stworzona jedna dziura. I wyciągłem swoją głowę na zewnątrz. I tak jak kurczak wyciągłem swoją głowę z tego jajka. I co zobaczyłem? Zobaczyłem wszechświat, niebo, gwiazdy, ziemię, rzeki, wody, morza. I powiedziałem, nie poznałem tego. Nie znałem tego. Tam, jak byłem w środku, w tej skorupie, bo tutaj jesteśmy teraz w skorupie, tutaj jesteśmy zamknięci, mamy pokój, jest wszystko dobrze, ale Bóg nam daje możliwość przez wiarę, abyśmy wyciągnęli naszą głowę na jedną chwilę, na zewnątrz naszej codzienności, abyśmy zobaczyli Królestwo Niebios, wieczność. I to jest miłość Boga Ojca Chrystusowa, która przewyższa wszelkie poznanie, wszelką wiarę ludzką. Jak to zobaczymy? Przez wiarę. Wtedy zostaniemy wypełnieni całą pełnią Bożą, bo jest napisane, że w Chrystusie Jezusie mieszka pełnia Boża. I znowuż zacząłem się modlić, bo też tego nie zrozumiałem. Mówiłem, Panie, co to znaczy, abym się wypełnił całkowicie pełnią Bożą w ciele? I znowuż mnie Bóg poprowadził
wizję, do, pokazał mi szklankę, która była napełniona do połowy. I jedna ręka zaczęła wlewać i zaczęło się przelewać z tej szklanki. I powiedział mi, że ta szklanka jest twoim ciałem, a ta woda jest cała pełnia Boża, która się mieszka, która się mieści w twoim ciele. Wierzysz to? Cała pełnia Boża, która się mieści w twoim ciele. Ten, który ma moje słowo i zachowuje je, on zostanie umiłowany przez mojego Ojca i w nim i do niego przyjdziemy i zamieszkamy. Ja i mój Ojciec. Cała pełnia Boża w nim. Cała pełnia Boża. I dlatego kończy swoją modlitwę pośredniczą apostoł Paweł, mówiąc: temu zaś, który według mocy działającej ponad to wszystko, słyszałeś te słowo, ponad to wszystko potrafi daleko więcej uczynić, o co prosimy albo o czym myślimy. Według mocy Ducha Świętego, który działa w nas, dlatego przemawiaj, mów na języki, gdziekolwiek się znajduje, mów na języki. Języki są mocą Ducha Świętego. Tylko ten, który mówi na języki, obce buduje samego siebie. Przyjmiecie moc, jak wstąpi na was Duch Święty. Przemawiaj na języki, gdziekolwiek się znajdujesz. Dlaczego? Bo Bóg według mocy działającej w nas potrafi daleko więcej uczynić ponad to wszystko, o co prosimy albo myślimy. O co prosisz albo myślisz? I ważnym pytaniem jest: wierzysz to, bracie? Pyta się ciebie Pan, pyta się nas Pan. Wierzysz w to, bracie i siostro, że Bóg uczyni ponad wszystko, o co prosisz i o co myślisz, według mocy działającej w tobie? Więcej od tego możesz, to sobie możesz wyobrazić. Chcę, abyście wszyscy mówili na języki. No ale to, co to za charyzma? To nie jest charyzma, to jest znak wypełnienia w Duchu Świętym. I dziękujemy Bogu, bo ochrzcił nas w Duchu Świętym. Chrystus! Dziękujemy Bogu! Oddaję chwałę wszelką Jemu i temu. Więc niech będzie chwała w Kościele, gdzie indziej nie może być. Chwała tylko w Kościele Bożym, który jest domem Boga żywego, może istnieć przez Jezusa Chrystusa po wszystkie pokolenia na wieki wieków. Dziękujemy Bogu, bo znalazł nas w ciemności, wyciągnął nas z ciemności, poprowadził nasze kroki do domu Boga żywego, dodał nas do Jego Kościoła, zapisał nasze imiona w Księdze Żywota. Jesteśmy obywatelami niebios. Nasze obywatelstwo jest w niebiosach i Kościół jest Kościołem pierwocin. Ale zważajcie, sędzią w Kościele jest tylko Wszechmogący Bóg. Zważaj, co myślisz. Zważaj na swoje serce. Zważaj na swoje rozmyślanie skryte. Zważaj na swoje chodzenie, na swoje wyjście i na swoje wejście. Zważaj na porządliwości ciała, na porządliwości oczu, na pychę życia. Jesteś w Kościele. Tutaj, gdzie jest wychwalane,
tylko tutaj poprzez Jezusa Chrystusa jest wychwalany Wszechmogący Bóg poprzez Ducha Świętego, który mieszka w Tobie. Błogosławieni jesteśmy, bracia i siostry. Błogosławieni jesteśmy. Dziękujemy Bogu. Amen. Proszę Was, wstańmy teraz i podziękujmy Bogu. Naprawdę oddajmy Mu dzisiaj wszelką chwałę, wszelką cześć, wszelką moc, wszelki szacunek, bo to jest Jego dom, ten Kościół, Kościół Boga Żywego, jest domem Boga Żywego. Tutaj mieszka przez cały czas Wszechmogący Bóg. I nas dodał przez Jezusa Chrystusa, abyśmy mieszkali stale w tym domu, w tym Kościele. I dlatego oddajmy Mu wszelką chwałę. Proszę Was, podnieśmy wszyscy nasze ręce i wychwalajmy Pana za łaskę, którą uczynił w naszym życiu. Doxa, Patera, doxa, doxa, se ευχαριστούμε, Patera. Δόξα παντοδύναμε, ανάγαθε, δόξα στο όνομά σου που μας έφερε στην εκκλησία σου. Δόξα, δόξα βασιλέα μου, δόξα, δόξα σε σένα νίκη δόξα. Η τιμή, η λατρεία, η προσκύνηση μόνο σε σένα, το ζώντα και αληθινό Θεό. Δόξα, 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 δόξα. Ο μπραντορε κράβε σαρτάρι κάντο, δόξα, 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 δόξα λαμπερτερε σαν τη λακράια, δόξα Κύριε μου, δόξα, 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 δόξα Πατέρα.